Kochani, chcę wam o czymś dzisiaj opowiedzieć. O czymś szczególnym. O Bożej miłości. To, czego potrzebujemy w życiu od samego urodzenia, to miłość. A ja powiem więcej. Od poczęcia potrzebujemy miłości. Bo jeśli potencjalna przyszła mama nie kocha swojego poczętego wewnątrz dziecka, to nie szanuje swojego zdrowia, swojego życia. Nie szanuje tym samym tego, co rośnie w niej. Więc człowiek od samego poczęcia potrzebuje miłości. I potrzebuje miłości do samego końca. Byłem kiedyś w szpitalu i miałem okazję trzymać za rękę kogoś, kto gasł, kto odchodził. I w jego oczach i w całym tym, co przekazywał sobą, bo nie mógł mówić, było czuć, widać, jak bardzo potrzebuje miłości. Odchodząc, potrzebował miłości. Zaglądałeś tam kogoś? List do Rzymian zawiera bardzo ciekawą informację. Ja lubię to nazywać rzymska droga zbawienia. Bo my tak w tym kraju wszyscy tak do Rzymu, nie? Więc taka droga zbawienia. W liście do Rzymian w 5 rozdziale czytamy. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego też dostąpiliśmy pojednania. Moi kochani, Pan Jezus Chrystus swoją świętą krwią usprawiedliwił każdego z nas. Może myślisz o sobie, moje życie to jest ruina. Nikt nie jest w stanie, ja nie jestem w stanie zapłacić za moje przewinienia. A może myślisz o sobie, jestem super człowiekiem. Ale nie ma ani jednego człowieka, który nie uchybił w czymś. Ale sprawiedliwość daje nam Bóg przez Chrystusa. I Biblia mówi, że On pokazał swoją miłość do nas, oddając za nas życie, nawet wtedy, kiedy w ogóle o Nim nie słyszeliśmy, nie wiedzieliśmy. To się stało, zanim Ty się urodziłeś. On oddał swoje życie za Ciebie. On oddał swoją krew, aby usprawiedliwić Ciebie, aby zmyć wszelki dług w Twoim życiu. Ten dług względem Bożego prawa. I Bóg mówi, ja chcę pojednania z człowiekiem, bo przez grzech, przez odrzucenie Boga, odrzucenie Bożej woli, przyszło rozdzielenie tego, który stworzył człowieka od stworzenia. I czytamy w Biblii, że całe stworzenie wzdycha, aby zobaczyć Jego chwałę. My dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, kochani. Przyjechaliśmy z południa Polski, aby mówić wam o tym, aby dzielić się też w tym mieście o tym, że Bóg kocha człowieka. I Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby nie zginął nikt, kto w Niego wierzy. Więc moi kochani, kluczem do otrzymania zbawienia, kluczem do otrzymania usprawiedliwienia, kluczem do pojednania z Bogiem jest wiara, jest uwierzenie, że On jest i On ma coś dla Ciebie, coś szczególnego. Tutaj moi przyjaciele mają dla Was szczególny poczęstunek. Jakieś bułeczki, jakaś kiełbasa. I to jest fajne. To Wam da pewne poczucie smaku na chwilę. Będziecie mówić, o, dobra kiełbasa. Mogliście kupić toruńską zamiast śląskiej. Dobra bułka, ale jutro ta bułka będzie już stara. I będziesz znowu potrzebował. Ale Jezus o sobie mówi, ja jestem chlebem żywym. Kto raz skosztuje, nie będzie więcej potrzebował. Ja chcę dzisiaj zachęcić Ciebie do tego, aby przyjść i skosztować. Aby przyjść i zwrócić uwagę na tego, który jest prawdziwy. My zwracamy uwagę na mnóstwo różnych idoli.
na tego czy tamtego. Dla nas są wzorami ci, którzy coś osiągnęli, ale też czasami są wzorami ci, którzy są na dnie. Wiecie, ja sam przeżyłem parę takich upadków ciekawych. Nie będę o nich mówił, bo nie ma się czym chwalić. Ale jedno wiem, że to jest, na kim chcę się wzorować, za kim chcę podążać, jest Jezus Chrystus. Wiecie dlaczego? Bo to jest ktoś, kto nigdy nie upadł. To jest ktoś, kto nigdy się nie poddał. To jest ktoś, kto nigdy nie poddał się żadnej presji. I to jest ktoś, kto miał naprawdę dobre serce. Kiedy Jezus chodził po ziemi, On dotykał ludzi i uzdrawiał. Kiedy Jezus chodził po ziemi, On przebaczał grzechy. On mówił, są grzechy Twoje wybaczone. On, kiedy chodził po ziemi, On mówił, wiara Twoja przyniosła cuda do Twojego życia. On, kiedy chodził po ziemi, On łamał chleb i dawał ludziom i karmił. Dlatego dzisiaj moi przyjaciele to robią. Podają chleb. Wiecie, ja byłem kiedyś w Izraelu i chleb taki powszedni, jaki oni mają, to wy byście nie chcieli jeść. On nie ma smaku. Oni wam dają dobre bułki z dobrej piekarni, kiełbasę. Mówiąc o tym, że Jezus Chrystus was kocha. Jezus Chrystus kocha każdego, kto jest w tym miejscu. Każdego człowieka i chce zbawienia dla niego. Nie odrzuca nikogo ze względu na to, co zrobiłeś. Jaki masz kolor skóry, brak wykształcenia czy wielkie wykształcenie. On nie robi różnicy między człowiekiem a człowiekiem. I to jest niesamowite, że możesz spędzić 25 lat w kryminale, albo możesz siedzieć 25 lat w konfesjonale. On nie robi różnicy. On tylko mówi, przyjdź do mnie. Wiecie, ja też myślałem, że ten taki czarny z białym kołnierzykiem to jest święty, a ja to tam w ogóle nie ma sensu. A to jest nieprawda. Bo Bóg patrzy na nas wszystkich tak samo. Czy jesteśmy gdzieś w służbach, w kościołach, czy nosimy habit, czy nie nosimy habitu. On patrzy tak samo na ciebie i na mnie. On chce zbawienia każdego człowieka. On chce, aby każdy człowiek był pojednany z Bogiem. Bo za pojednanie Bóg oddał swojego Syna. Halleluja. Wiecie, On to powiedział. Chwała Panu, chwała Bogu. Oddał swojego Syna za pojednanie z człowiekiem. Wiecie, ilu ludzi znam, którzy oddaliby wszystko, co mają, żeby pojednać się z kimś? Ja byłem sam w takim miejscu, że dałem wszystko, żeby pojednać się z moim Ojcem. I Bóg odpowiedział na moją modlitwę. I pojednałem się rok przed Jego śmiercią z Nim. A miesiąc przed Jego śmiercią byłem i siedziałem z Nim pierwszy raz dwa dni. I wiecie, ja miałem wtedy 47 lat. Mój ojciec powiedział mi po raz pierwszy w życiu, synu, kocham cię. I dopiero teraz uporałem się ze śmiercią twojej mamy. Przez 47 lat pił. Ale wiem, że jest wielu ludzi, którzy daliby wiele, aby pojednać się ze swoimi rodzicami albo dziećmi, które skrzywdzili, a nie mają już szans. I ja ci chcę coś powiedzieć. Nie patrz, że to będzie jutro. Nie powiedz, o, pomyśl o tym jutro. To było w filmie taki tekst. Ale pomyśl sobie, że ty nie wiesz, czy będzie jutro dla ciebie. Bo może go nie być. Ale dzisiaj jest czas, w którym Bóg mówi, ja wyciągam rękę, aby się z tobą pojednać. Ja już dawno za to pojednanie zapłaciłem. Ja już dawno zapłaciłem za pojednanie. Może jesteś w tym miejscu i mówisz, ja do niczego się nadaję. Na pewno Bóg mnie nie przyjmie. To jest diabelskie kłamstwo. To diabeł mówi człowiekowi, nie potrzebujesz Boga. To diabeł mówi człowiekowi, ty jesteś lepszy niż Bóg. To diabeł mówi człowiekowi, jesteś taki zły, że do Boga w ogóle nie podchodź, bo to On jest taki święty. Ale Bóg mówi coś innego. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Czym możemy być obciążeni? Całym złem, jakie zrobiliśmy w życiu. Wszystkim, co nas tak naprawdę zabrudziło. I On mówi, przyjdźcie do mnie. A ja dam wam coś, czego potrzebujecie. Po prostu.